Teatr w Kłodzku nie zapomina o kobietach. Z okazji ich święta na scenie miejskiej zaprezentowany został spektakl mówiący o kobietach pod tytułem Dolne partie, musical intymny. Spektakl rzeczywiście opowiadający o kobiecości, ale też o intymności. Może się komuś wydać nawet, można powiedzieć, kontrowersyjny, ale myślę, że opowiedziany w sposób lekki, ciekawy na temat, na rzeczywiście tematy, czasami porusza tematy dosyć trudne, czasami tematy wydawałoby się wstydliwe. To pełna ciepła i humoru opowieść o tym, co istotne dla każdej kobiety. Spektakl uwalnia kobiecą energię, która płynąc ze sceny zaciera granicę pomiędzy aktorami a widzami. Spektakl był inspirowany przede wszystkim życiem i prawdziwymi historiami aktorek, z którymi pracowałem. Natomiast punktem wyjścia była dla nas książka Eve Ensler, Monologi Waginy. Ona porusza tematykę kobiecą, ale porusza w nieprzyswajalny dla mnie sposób. Znaczy jest czasami zbyt wulgarna, czasami zbyt feministyczna, zbyt dosłowna. Inspiracją był jeden z rozdziałów, w którym jest opisany warsztat pochwowy. Coś w ogóle w Polsce nieznane, myślę, że teraz bardziej, ale w Ameryce gdzieś tam praktykowane. I to było inspiracją, co by się stało, gdyby w Polsce kobieta na taki warsztat poszła. Musicalowa forma sztuki sprawia, że poruszane przez aktorki tematy tabu stają się bardziej dostępne. Okazuje się, że można zaśpiewać piosenkę o intymności w rytmie rock and roll lub w hip-hopowym stylu opowiedzieć o dojrzewaniu. Pomyślałem sobie, jak tu zrobić spektakl o kobietach, który będzie mówił o ważnych rzeczach, czasami bolesnych rzeczach, ale w lekkiej formie. Lubię w teatrze opowiadać lekko o rzeczach ważnych. Dlatego pomyślałem sobie, że świetnie byłoby skomponować piosenki, zaśpiewać o okresie, o dojrzewaniu, o menstruacji, o różnych rzeczach takich kobiecych, intymnych. No i tak powstały te piosenki. I te tematy ważne, te tematy, które są bardzo istotne, nagle przeradzają się w piosenki, które mają, wiadomo, lekką formę, taką trochę musicalową. My to nazywamy mini musical. Jest to sztuka skierowana do każdego pokolenia kobiet, bo każda kobieta przechodzi w swoim życiu tę samą drogę, odkrywając i doceniając swoją wyjątkowość. To jest spektakl dla kobiet i dla mężczyzn, dla bardzo młodych ludzi, dla właściwie bez ograniczeń, ponieważ często lubimy o tym właśnie mówić z Szymonem, że to jest spektakl dla kobiet, ponieważ mogą się czegoś więcej o sobie dowiedzieć i też dla mężczyzn, ponieważ mogą się dowiedzieć czegoś, co jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla kobiet, więc tutaj jedna i druga strona skorzysta. Dla mnie to była fajna przygoda. Spektakl jest o kobietach, o kobiecości, o intymności, o delikatności też. Także myślę, że mogłabym tutaj dużo epitetów różnych przytoczyć, ale każdy na pewno musi go zobaczyć. Można powiedzieć, że scena Kłodzka jest pani rodzimą sceną? Tak, tak. Stawiałam tutaj, stawiałam jeszcze w miejscu, które chyba teraz jest wyłączone z akcji teatralnych w CEK-u. To jest na Okrzei, tak. Tam właśnie zaczynałam. Dokładnie się wszystko rodziło. I były konkursy recytatorskie, były pierwsze spektakle, pierwsze nagrody, wyróżnienia. Także gdzieś tam mam ogromny sentyment i do sceny tutaj właśnie i w ogóle do Kłodzka. Tak? Także to jest miły powrót, a w zasadzie debiut, bo do tej pory po szkole nie udało mi się tutaj wystąpić. Cztery młode, roztańczone i rozśpiewane aktorki rozbawiły widownię do łez, tworząc przyjazną atmosferę spotkania. Bardzo mi się podobało przedstawienie, naprawdę. Więcej takich przedstawień powinno być. Ludzie się oswajają z tym wszystkim, znaczy z tą intymnością. Znaczy się, raczej to nie moje tematy, tak myślę. Może powinnam jeszcze parę lat poczekać, bo jednak jestem, myślę, trochę za młoda. Ale no, spektakl jako forma podobał mi się w sensie takim, że podeszli do tego z lekkością. Był według mnie odrobinę monotonny. Bardzo mi się podobało. Czy warto organizować takie spektakle w Kłodzku? Oczywiście. Nasze miasto niestety cierpi na brak rozrywki lepszego rzędu niż jakieś pospolite takie, no chociażby kinowe. Trudno porównywać teatr z kinem, prawda? Możliwość obcowania z aktorami bezpośrednio ze słowem mówionym ze sceny jest bezcenna i
Myślę, że świetny pomysł, że w naszym Kłodzku zagościł teatr i bardzo się z tego cieszę. A oto co teatr w Kłodzku przygotował dla nas w najbliższym czasie. A więc będziemy mieć 3 spektakle lalkowe dla różnych grup wiekowych. Będzie spektakl Daszenka, czyli Żywot Szczeniaka, nasz teatr w Kłodzku. Jest to spektakl dla dzieci na podstawie prozy Czapka. Później spektakl Złamane paznokcie, czyli Rzecz o Marlenie Dietrich. Wielokrotnie nagradzany wspaniały spektakl w wykonaniu Anny Skubik z Wrocławia, wrocławskiej aktorki. I będziemy mieć spektakl show marionetkowe Krzysztofa Falkowskiego z Krakowa. Falko Show Iluzja Marionetki, gdzie nie tylko będzie można zobaczyć sam spektakl, ale również zapoznać się z tymi technikami. Będą oprócz tego warsztaty jak tworzyć lalki, warsztaty animacyjne i również uliczne happeningi zachęcające do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.